Witam Was na kanale Nietolerancja pokarmowa męskim okiem. Przepis nie będzie zawierał alergenów, które ikony właśnie widzicie na ekranie. Podczas dzisiejszego wspólnego kuchcenia pokażę Wam, jak przygotować bezglutenową babkę wegańską. Zapraszam. Do przygotowania naszej babki będziemy potrzebowali 250 g mąki ryżowej, 85 g mąki ziemniaczanej, 70 g mąki jaglanej, 310 ml napoju ryżowego, 115 g cukru trzcinowego, 80 ml oleju rzepakowego, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, 1 łyżeczka cukru waniliowego, 1 łyżka soku z cytryny, 1 łyżka karobu w proszku, szczypta soli oraz do posypania cukier puder. Będziemy potrzebować również foremkę na naszą babkę. Do miski wrzucamy mąkę ryżową. Mąkę jaglaną. Mąkę ziemniaczaną. Cukier trzcinowy proszek do pieczenia cukier waniliowy szczyptę soli a następnie wszystko ze sobą mieszamy. Do drugiej miski wlewamy napój ryżowy, olej rzepakowy, sok z cytryny. Po czym wszystko ze sobą mieszamy. Następnie składniki suche i mokre łączymy ze sobą i mieszamy do uzyskania jednolitej masy. Z gotowej masy odlewamy 5 łyżek do mniejszej miski. Do której następnie dodajemy karm w proszku i mieszamy do uzyskania jednolitej masy. Naszą foremkę przygotowujemy poprzez nasmarowanie olejem kokosowym i posypaniem mąką ryżową. Po przygotowaniu foremki wlewamy do niej najpierw masę jasną, a następnie masę ciemniejszą.
Tak przygotowaną babeczkę wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni góra-dół na około 40 minut. Po ostudzeniu naszą babeczkę możemy posypać cukrem pudrem. A teraz pokażę Wam, jak nasza babeczka wygląda w środku. Jeśli wypróbowaliście przepis i spodobał się Wam, wrzućcie zdjęcie na Facebooka lub Instagrama z oznaczeniem mojego profilu. Dzięki temu będę mógł zobaczyć efekty Waszego kuchcenia. Już za tydzień podczas kolejnego wspólnego kuchcenia pokażę Wam, jak przygotować bezglutenowy pasztet bez użycia jajek.